Cześć, dzień dobry. Hello, Andrzej Sobelski, Słupsk, Wileńska 39, Centrum Handlowe Manhattan. Pierwsze piętro, box 99 i 100. Witam Was i pragnę Wam przedstawić gościa dzisiejszego wieczoru, a jest nim Sir Paul McCartney. Good afternoon. Za dużo nie będzie mówił, bo nie zna polskiego, ale niech się z nami przywita. Paul McCartney, ja chcę zaprezentować Wam kilka płyt, gwiazdy na 45 obrotach, na 12 calach, czyli duże płyty, maxi single tak zwane. Może nie tak wielkie gwiazdy jak ten gościu tutaj obok mnie, ale mimo tego gwiazdy. Od czego zaczynamy? Może od takiego faceta, który w Szwajcarii mieszka, zdaje się, a nazywa się Phil Collins. Pierwszy album Phila Collinsa pojawił się chyba w 80-81 roku, a tam był olbrzymi przebój, taki na perkusji grany In the Air Tonight. I w 88 roku ten kawałeczek został zremiksowany i pojawił się na maxi singlu. Proszę bardzo, maxi single Phil Collins, 88 rok, oryginalna wersja 81 rok, właśnie przed chwilą przeczytałem. Słuchajcie, no to był Phil Collins, teraz mamy muzykę do filmu. Grupa Queen, oprócz tego, że grała ostro, fajnie, czasami tworzyli muzyczkę do filmu, chociaż Flash Gordon, ale tu nie mam Flash Gordon, tu mamy Kind of Magic, muzyka do filmu Highlander. Proszę bardzo. Kind of Magic, a na drugiej stronie A Dozen Red Roses for My Darling, Taylora. No, piękna gitara Taylora, kompozycja Taylora o tych różach też jest fantastyczna. To była grupa Queen, a teraz Freddie Mercury solo. Solo na 12 calach, The Great Pretender, no bo płyta duża, wielka, to Great Pretender musi być. I na pierwszej stronie mamy właśnie wydłużoną wersję Great Pretender, na drugiej stronie mamy 7-calową wersję. A drugi kawałeczek na drugiej stronie jest Exercise in Free Love. Ćwiczenia w wolnej miłości. Okej. W domach z betonu nie ma wolnej miłości chyba. Tak to było? Martynka śpiewała? No dobrze, wracamy do maxi singli, bo Martyna nie wydała maxi singla, o ile dobrze pamiętam. Ale Pet Shop Boys tak. It's a sin. It's a sin. Pet Shop Boys. Proszę ja Was. Disco Mix. I na drugiej stronie mamy You Know Where the Went Wrong. Nie pisze. Aha, i jeszcze oprócz tego It's a Sin 7 cali wersja. Większość tych płyt, 95%, jest w tym kolorze. W kolorze mięty. Czyli mint. Mint, płyty, okładki różnie bywa, ale są w bardzo fajnym stanie, ale płyty to mintowe. Ok, jeszcze raz mamy Pet Shop Boys, ale w tym razem duet w duecie z Dusty Springfield. Czyli duet Pet Shop Boys w duecie Dusty Springfield. Fajnie to brzmi, podoba mi się to. I tu mamy What Have I Done to Deserve This? A na drugiej stronie A New Life. A nie, to na pierwszej stronie jeszcze New Life, a na drugiej What Have I Done to Deserve This? I to by było chyba wszystko. Okej, Frankie Goes to Hollywood, trzeci singiel, ale nie wiem, czy to trzeci maxi singiel, bo tu pisze trzeci singiel Franka Goes to Hollywood i The Power of Love, piękna pioseneczka, piękny teledysk, zawsze w grudniu puszczany, najczęściej puszczany w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia. No i to mamy mintową płytę, okładeczka nie jest mintowa, taka excellent minus, VG plus, bo pożółkła, ale mamy dodatki. Proszę bardzo, Holly Johnson. Proszę bardzo, Paul Rutherford. Peter Gill. Mark O'Toole. I na końcu mamy Briana Nasha. Pięć zdjęć pięciu muzyków zespołu Frankie Goes to Hollywood. Pięciu artystów tego zespołu. Okładeczka trochę wzorowana chyba jest na białym albumie. Co prawda tam się tak wyciągało od góry płyty na pierwszym tłoczeniu. Później już inaczej było. Bo Gayford okładka, w sumie biała, nie licząc tego zdjęcia i tych napisów. No i te zdjęcia w środku. W białym albumie mamy cztery zdjęcia czterech artystów: McCartneya, Ringo Starra, Harrisona i kogo? I McCartney i John Lennon. Oczywiście nie wymieniłem Johna Lennona, ale tam jest dodatkowo jeszcze plakat i z drugiej strony plakatu teksty piosenek. Tu tego akurat zabrakło. Szkoda. No teraz mamy co? Limala. Limal. Too much trouble, mówi, że ma za dużo problemów, zbyt dużo problemów, no chyba każdy w dzisiejszych czasach ma problemy. Chyba Limal ma chyba najmniejsze problemy w tym wszystkim, mam nadzieję.
A te problemy to taka niekończąca się historia, bo z jednych problemów człowiek wychodzi i właduje się w następne kłopoty, w następne problemy. The Never Ending Story, niekończąca się historia, muzyka do filmu i Limahl. Jeszcze Limahl, ale z zespołem Kajagoogoo, Too Shy, Midnight Mix, Too Shy. Tak to wygląda, to tyle by było Limahla i Kajagoogoo, pora na George'a Michaela. Pora na telesfora. I want your sex, George Michael. Jeden maxi singielek i drugi maxi singielek Fate, George'a Michaela. Proszę ja was. A teraz Five Young Cannibals, Johnny Come Home, chodź do domu. What is wrong with my love, I've drink, I've still drunk every night. Johnny. Coś takiego było. Coś złego jest w moim życiu, że ja każdą noc jestem pijany, mniej więcej. Czyli tak, Fajna Cannibal z Johnny Come Home. Teraz przenosimy się do Wiednia, może nie dokładnie do Wiednia. Taki tytuł nosi utwór grupy Ultravox i Wiena na maxi singlu. Teraz przenosimy się do rzeźnika, pomłotek, Sledgehammer, Peter Gabriel. A zaczynaliśmy Philem Collinsem, kończymy Gabrielem Peterem, czyli dwóch członków grupy Genesis. Znaczy nie kończymy filmu, bo teraz przed nami Depeche Mode. A Depeche Mode mamy tak, limitowaną wersję G28716, Get the Balance Right na pierwszej stronie, a na drugiej stronie kawałki z koncertu. A jakie to kawałki? My Secret Garden, See You, Satellite i Tora. Następna limitowana wersja Depeche Mode. Okładki są bardzo podobne, kolory się tylko zmieniają. Co my tu mamy? Love in itself too, a na drugiej stronie wersja kawałeczki z koncertu. Jakie to kawałki? Just can't get enough, a photograph of you, shout, topographic. Takie utwory na drugiej stronie. Następny maxi singielek Depeche Mode i na pierwszej stronie Everything Counts, a na drugiej stronie oczywiście nie muszę wam mówić, że to limitowana wersja, a najwyżej mogę podać numer N. Włamane przez 20493. Nie muszę wam mówić, że te płyty są już wystawione w Popmaster Record Shop, znaczy www.popmaster.pl i tutaj w tym sklepie się znajdują. Ok, czyli mamy tak Everything Counts na pierwszej stronie, a na drugiej stronie mamy z koncertu New Life, Boys Say Go, Nothing to Fear, The Mining of Love. Te płyty wszystkie zdaje się pochodzą z Niemiec, chyba że jedna ze Szwajcarii, German Edition. German wytworzone, ale na jakieś z tych płyt kawałki pochodzą z koncertu ze Szwajcarii. No dobrze, Depeche Mode, Master and Servant. On You Sound Science Fiction Dance Class. Dance Hall Classic, Remix and by Adrian Sherwood. Na drugiej stronie mamy Air People. Nie pomyliłem się. Trzeci kawałeczek jest Remotivate Me, 7-cali mix, 7-calowy mix, 84 rok. I to już będziemy kończyć z Depeche Mode na dzisiaj, bo w następnym filmie następna porcja muzyki maxi singli z grupą Depeche Mode. Tu mamy co? Shake the Disease, Depeche Mode, Remix Extended Version. Na drugiej stronie mamy Flexible, 85 rok. I na zakończenie tego spotkania z Depeche Mode z gwiazdami na 45 obrotach i z Polem McCartneyem mamy Special Edition Depeche Mode, Shake the Disease, Master and Servant, Live, Flexible, Pre-Deportation Mix, Something to Do, Metal Mix. Proszę ja was, proszę bardzo. Ja i Paul McCartney dziękujemy wam za oglądanie i zapraszamy do następnego spotkania z gwiazdami na 45 obrotach, a tam oczywiście Depeche Mode. Także trzymajcie się, do widzenia, do zobaczenia. Hello!